Z wag na śniadaniu na lekko jakieś płatki. Rozumiem, że wagi nie robisz. Nie, ale tak jak wiecie, wczoraj przyjechaliśmy późnym wieczorem nad ranem, więc parę godzin kosnęło. Delikatnie za jakiś czas, za 3 godziny kolejny posiłek, więc tak delikatnie będziemy uzupełniać te wszystkie wartości moje. No właśnie, jak sobie radzisz z tymi wszystkimi zmianami? Czasowych nie ma zbyt dużo, jeśli chodzi o Polskę, natomiast te przenosiny, Moskwa najpierw parę dni, teraz tutaj w Kazaniu, wszystko ok, jeśli chodzi o odżywianie, takie rzeczy, no w sumie ważne. Tak, i bardzo jedzenie jest bardzo ważne, tak. Nie jestem przyzwyczajony, wiadomo, że to nie tylko ja tak mam, ale wszyscy zawodnicy, co biorą udział w tych boksach, mają tak samo wczoraj przylecieli i muszą się tak samo przestawiać. Natomiast to jest kwestia kulinarna, natomiast najważniejsze są kwestie bokserskie. Wczoraj miałem okazję porozmawiać sam na sam z Powiedkinem. Pełen szacunek, nawet nie chciał słyszeć pytań na temat Wildera, swojej przyszłości i tak dalej. Mówił, na początku jest wah, trudny rywal, wszyscy dookoła mówią, że nie potrafię walczyć z dużymi. Muszę go przekonać, muszę wszystkich przekonać, że jest inaczej. Potrafi walczyć z dużymi, Powiedkim, czy nie potrafi? Ta walka z każdego się wzoruje w tej walce z Kliczko. Wiadomo, Kliczko potrafi z każdym, nawet z bardzo niebezpiecznym zawodnikiem, potrafi wyeliminować jego takie mocne punkty, tak? On ma presję, tak? On musi udowodnić komuś przed swoimi walkami. On musi udowodnić przed swoimi walkami, że jest numerem jeden światowych list. Ja przyjechałem tutaj po prostu zepsuć im święto, zepsuć jego rekord 4 listopada. No tak, ale dla ciebie to jest coś więcej niż tylko walka sportowa. Wiadomo, że ta walka kończy okres swojej współpracy z byłymi promotorami. Zaczyna nowy okres, czy ten twojej kariery, czy ta dodatkowa czy to jest jakaś dodatkowa presja, czy to jest właściwie z drugiej strony to jest lepiej dla ciebie? Nie myślę tak samo. Nie ma tego tematu. Tak samo, że to jest środa, święto. Nie ma, po prostu jest zawodnik, jest Aleksander Powiedkin, jest Mariusz Wach, 4 listopada, koło godziny 19 naszego czasu. To się liczy, reszta sprawdza jakieś tam drugoplanowe, więc to nie ma żadnego ciśnienia. Ponad 100 przepracowanych rund, mówiłeś to samo, twój trener, kiedy na lotnisku rozmawialiśmy jeszcze na Szeremietiewie w Moskwie, ponad 100 rund, to samo Powiedkim, przygotowanie idealne. Idealne, Mariusz, czy byłoby coś, co chciałbyś dodać jeszcze, czy... Nie, mieliśmy odpowiednie czasu, ponad 3 miesiące. Ponad 3 miesiące temu dowiedzieliśmy się o tej walce, więc ten obóz naprawdę przebiegł zgodnie z planem. Odpowiedni czas na przygotowanie. Czego tylko teraz złapanie tego luzu, głodu, boksu. Bo już co miałem przepracować, na sali treningowej już przepracowaliśmy. Czekamy. Mówiłeś, że lubisz sparingi. Jesteś jednym z tych zawodników, którzy po prostu lubią wychodzić się bić, nie wszyscy tacy są. Znam wielu pięściarzy, również polskich, którzy woleliby robić coś innego niż sparować, ale ty nie masz problemu z tą dużą liczbą sparingów, nie ma możliwości przemęczenia, czy powiedzmy wyniszczenia materiału, jeśli chodzi o ciebie. Nie, właśnie tak jak rozmawialiśmy już wcześniej, uwielbiam sparingi, uwielbiam. Wiadomo, te sparingi, nieraz trzymasz się czterema partnerami, są wyczerpujące, wycieńczające organizm, ale ta myśl, że się przepracowało solidnie te 12 rund, że się ma dobrą kondycję, mobilizuje się, jeszcze bardziej mobilizuje mnie do tej pracy, tak? O wiele bardziej lubię sparingi niż ta praca na siłowni czy nadbieganie, tak? Jestem takim typem zawodnika, że te sparingi, to uwielbiam sparingi. Mariusz Wach, uśmiechnięty, 48 godzin przed walką, na spokojnie, dajemy spokój Mariuszowi, cisza medialna, najlepszego jutro na ważeniu, w środę na ringu w Kazaniu, Mariusz Wach. Dziękuję bardzo. Dziękuję.